Hej, a wiecie, kto jest głupi? Ten gość. Co jest? Ależ kurde, zapis jest tak daleko. Myślałem, że zapis robi się na każdym przejściu między lokacjami. Witam, jesteśmy w Kotorze. Ostatnio zrobiłem bardzo bystrą rzecz, polecam każdemu. W momencie, kiedy stoicie całym teamem przy terminalu, polecam po schakowaniu nacisnąć Overload. To jest bardzo dobra rzecz. Dajcie kolegom. Oni tu będą łazić teraz? Ciekawe. To w sumie jakby pozby... Ojeju, speak to was stilo. Okej. To było ostatnio, więc no, rozmowę można obejrzeć na poprzednim odcinku, tak gdzieś ostatnie 5 minut. Okej, chodźmy do tej bazy Sithów. Od razu zmienię może team, bo potrzebujemy wparty... Oh shit! Ej, jak ja daleko jestem? Jest nadal dalej niż save ręczny, ale o parę minut. Gdzie były roboty? Tu jest droids of Janis. Proszę dać mi ten robot. Wiecie co, to nie ma sensu. Zobaczymy się na miejscu. A, kto by pomyślał, jak ją zastraszę, to dostanę punkty do Darkseida. Cool. Jak on sunie. Otworzył. Znikaj z party, ziomuś. Dlatego może nie zadziałało za pierwszym razem, jak próbowałem robić szybką zmianę w teamie. Bo nacisnąłem anuluj. Słuchaj, ty masz 5 dyszek i... udawaj, że tego alarmu nie ma, okej? Okay? No, załatwione. Teraz tak, zmieniamy się na... Mission. Zrobimy szybki zapis. To jest 12, co nie? Uznajmy, że to jest 12. W razie czego to nie będzie 12. Slice the computer. Comments. Tu można nacisnąć overload. Wszystko rozwalić. Take sentry drain. Droids offline, droids offline. Nie ma otwierania drzwi, tak? Czyli mogę je wszystkie otworzyć bez problemu. Nie mam dość spajków, a trzeba było je kupić. Return. Kamera na elevator. Tak, i tu jest ten dziwny droid, którego bym. Open elevator. Nie mam pojęcia, czy dałoby się go otworzyć normalnie, więc uznajmy, że tak miało być. What? O ty... Dlaczego nie zatrzymało? Tego pomieszczenia nie widzieliśmy wcześniej? Let's make this quick. Wydało się jeszcze zrobić, żeby Bastila zbierała agro.
To nie było pomieszczenie, które ostatnio jako pierwsze nacisnąłem, żeby załatwić i wybuchłem strażników, co było w sumie trochę niepotrzebne. Czemu tu leży broń? Czy to nie jest broń? O, to jest to pomieszczenie. Tak, mina mission. Recover. Moje. Sure. Przestały tak podskakiwać śmiesznie. Jest chyba dokładnie ten sam komputer co tam, więc nie warto raczej go slajsować. Czy na pewno roboty po sobie nic nie zostawiły, nie? Okej. Nadal nie jestem pewien. Coś jest nie tak, na serio. Gra przestała sama się zatrzymywać. Duros. No. Było takie coś. How did I get you out? Tiskadu suki guba na bona na gachu a twinko tu topa da bunkwalia jawana bota ayua tahunga chakanki dora kachi kuita hodonga topa da bunkwalia gando do na no chuchu muksha pa pumpa bola wana chikne. No. Proste. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście katem i musicie za każdym razem rozwiązywać taką zagadkę. Jestem Lightside'a. Szlak. Nie rozumiem kompletnie. O, to jest to pomieszczenie? Chyba nie. Zajmijmy się wszystkim. A tylko Flurry. Bo powody. Załatwmy tego kapitana, bo kapitanowie w Battlefieldzie potrafią buffować. O kurde, i ona umiera. Aha, muszę wybrać postać, która powinna być leczona? Co? Oby nie. Czy ona tam ma force aura, to będą grupowe buffy. Proszę nas buffować. Zrobiłem mu force pusha? Nie mogę zobaczyć na przeciwnikach debuffów. B. Tak powiedziała.
co miał przy sobie kapitan? Myślałem, że klucze, a to tylko jakąś szprycę. No cóż. Wylecz ty się, człowieku. Niszon, ty też może sobie strzel. Jednego. Force aura. Zastrzel ich tam. Tą postać chciałem wybrać o szlak. Kto rzuca granatami? Ja może przelazłem przez minę. Kto strzela do Mishun? Aha. No to wszyscy polewelowali poza mną. Zarąbiście. Komputer już bym jej chciał podnieść. W międzyczasie podnosimy też awareness i security. A skoro mogę coś jeszcze podnieść, to podnosimy demolition. Sneak Attack 4. Cool. Mogę jej dać kuszę z Olbara. Awareness i Treat Injury. Powers. Force Shield działa. Na postać samą. A Force Valor działa na pozostałych. Force Aura to jest Shield. Niższo levelowy. Ona ma Throw Lightsaber? To znaczy, że... Że może tego używać. Dlaczego tego nie używa? Okej, wszyscy są żywi. Tutaj jest kolejny terminal. Przed wejściem do tych terminali wypadałoby zapisać, żeby zobaczyć, co w nich w ogóle mogę zrobić. Mishun. Słuchaj, tu jest granat. Weź go podnieś. Wygląda na to, że tak, że wlazłem po prostu w granat, w miny. Yes? Jeszcze sobie mapkę całą odkryję. Jest zarąbiście. Kto to? Rusted Sentry. Czyli nikt. No i tak wróciłem tu. Jak to się łączy dalej? Z tym pewnie. No to strzelimy sobie tą ścieżkę i potem wrócimy tędy. A, zastanawiałem się, czy jak spojrzę przez kamerę, to odkryje mi się wizja w tym miejscu. Armorium. Mishun idzie w stealth. Nie idzie w stealth, bo stealth jest strasznie dziwnie zrobiony. Dlaczego ja otwieram? A, jest napisane skill to low. Zamiast impossible. Ty to podnieś, Protag. Udało się przeżyć. Podniosę to czy nie? Tak. Nie. Ale głupi. Niech łyknie antidotum. What? Yes?
Co się stanie, jak użyję Force Heal Attack? O, leczy... What? Obszarowo. I to jest zbrojownia. Dajcie mi rzeczy ze zbrojowni. Jonowy rifle, beam splitter... Disruptor rifle, energy projector... Fajne rzeczy. Będzie można ulepszyć jakąś broń ulepszalną. Granaty. Jakie dawno granatów nie używałem? Shield Disruptor Flamethrower. To ciekawe. A i to się nie łączy tutaj, czyli tu jest małe pomieszczenie, do którego w ogóle nie wlazłem. Dobrze, że spojrzałem przez kamerę, gdzie jest winda, bo tam jest ten dziwny droid. Ten tak zwany wielki skurwol. Puk, puk. Uszedł. Teknicin, ty jesteś mój. Zabij tego. Ty weź z assassinatuj tekniczana. Plan dało w łeb. Datapad, którego nie przeczytam, bo w sumie po co. To jest nieruszalne. Mogłem to wybuchnąć, czy co? A, tu w ogóle nie ma drzwi. Są tylko namalowane. Skoro to jest pewnie ścieżka, to co jest tu? Jakiś składzik namiotły? Tak. Są stroje. Te. No takie fajne, wiecie, jakie. To jest ten pokój, gdzie mogłem ich wybuchnąć. No nawet jest rura wybuchalna. Zostawię go mogę, skoro jest i tak zestunowany. Co był za dźwięk? Albo lepsze pytanie, dlaczego ta gra jest taka głośna dzisiaj? Zresetowały mi się ustawienia, czy kij diabeł? Czasami tak bywa. Tower of Fantasy na przykład bardzo lubi mi zresetować ustawienia głośności. Sif Base Passcard. Czyli nie musiałem otwierać windy. Dobra, czas łyknąć sobie parę medkitów. Uruchomić tarczę. Zapisać. Jest i on. Wiem, co zrobimy. A, jeżeli to gówno da. Rozwalaj. Rozwalaj. Ty się zajmij tym. Protag zajmie się tankowaniem, co nie jest zbyt dobrym pomysłem. Pokazuje, jak dobrze się znam na graniu gry. On mnie goni? What can I do? Dobrze. No, nie jest dobrze. Czemu ona nie zbiera go?
Zbiera agro, ale jakoś dziwnie. Poszło lepiej niż tym zamrażającym droidem. Transformer. Czemu mogę kliknąć transformator? On jest do zhakowania i wybuchnięcia. Who dares to break my meditation? You will pay for interrupting my... Wait. I sense the force is strong with you. Very strong. Who would have thought a force adept could be found on this insignificant planet? But your talent is no match for a disciple of the dark side. To, co mnie otacza, to jest ta moc, tak? Znaczy, no to jest bariera, ale... I'm going to enjoy gutting you. Ah, yes. Feed the hatred and anger within yourself. Call upon the power of the dark side. But not even that can save you now. This meeting is a stroke of luck for me. My master will surely reward me with my lightsaber once I kill you. Chciałem się zastanawiać, dlaczego nie ma właśnie miecza świetlnego, ale właśnie mi wytłumaczył. Stun. Left click the mouse to activate an hostile force. Czemu tu staje takie powiadomienie? A potem go zabij. Mission, strzelaj. Rota, no tak sobie postoi. I teraz zaczyna. Ej, on jest mocny. Co on zrobił? Ej. A, tu jest From Lightsaber. I'm here. Jeszcze raz. A potem bij. Czym on strzela? Kulami? Nie wyglądają. Ktoś nie miał trzymać agro, ale widzę, że nie ma najmniejszej ochoty. Nie trzeba było. No ale jakby jeszcze raz ją trafił, to by ją zabił. Jest level. Attributes. Cały czas w strength wypadałoby iść. Potem trochę się dexa podbije. Constitution przynajmniej zrównać... Wisdom zrównać z Constitution. A to bardziej na przyszłość rzecz. Patrząc po tym, co on właśnie zrobił z Miszą. Ej, jak ja dawno nie wydawałem punktów w skille. Persuade. A, nie mogę. Dlatego nie wydawałem za często punktów w skille, bo mam tych kilka skilli, które wymagają więcej niż jednego punkta. Master to Weapon Fighting już mogę zrobić. Master Critical Strike. Melee Focus. Toughness. Jest trochę rzeczy, które bym chciał. Aż człowiekowi głupio, że zrobił sobie na przykład to Flurry. Jak mógł tylko iść w Critical Strike, byłoby fajnie. Dobra. A, w sumie chwila. Z Empathy. Wezmę to. Jak stoimy z mocą, stoimy bardzo fajnie. A, tutaj są wypisane te... Znaczy wypisane, są pokazane ikonki...
buffów aktualnie działających. No. Coś miał przy sobie fajnego? Jakbym mógł z niego wyciągnąć miecz świetlny. Taris Launch Codes. Adrenaline Amplifier, Strength Gauntlets, Neural Band. Czyli tak, zmieniamy na Protagu z Bredrix Gloves na Strength Gauntlets. I Bredrix Gloves idą dla Mission. Yes? Nic tu nie mogę zrobić, jest Strongbox. Strasznie głupia nazwa swoją drogą, co nie? Strongbox. Light Battle Armor. Nie dla mnie. Ale Durastal. I trochę spikesów i wytrychów. Fajnie. No to skoro to mamy wykonane, możemy się wracać na górę. I pan Mando będzie chciał od nas kody rakietowe. Kody rakietowe, bo jak się je wpisze, to można nacisnąć guzik od napędu rakietowego i stąd wybyć. Tak to działa. Muszę wykupić sporo spikesów. Tak ze 20 najmniej. Tam się schodzi na dół, tutaj się schodzi... Tu chyba nie mam już nawet powodu iść. Chwilowo. Mam serum, można by zejść do tych. Do zainfekowanych na dół. Dobrze lezę? Nie, to są apartamenty. Wulkary. Beki, o kurde. Na drugi koniec mapy. Czy beki czasem nie będą dla mnie coś mieć? Wejdę, zagadam. Albo nie zagadam, bo gość zniknął. On behalf of Gadden, I want to offer the thanks of all the hidden Becks. You rode like a true champion in the swoop race. I'm sorry Gadden can't be here to thank you in person, but he's retired to the safety of his private chambers. I'm afraid he's grieving over Brezhik's death. I hope Gadden doesn't blame me for Brezhik's death. Brezhik violated the customs and traditions of Taris. He dishonored himself by refusing to honor his wager. He got what he deserved. Even Gadden has to realize that. Even so, I think Gadden hoped that somehow Brezhik could be made to realize the error of his ways. Despite everything he'd done, Gadden probably would have forgiven him. Gadden always was too soft on Brezhik. I just wish I'd been there when that scum got what was coming to him. But he isn't out of danger yet. The surviving Volkers will still be dead. He's a prime target now, as are you. You better be careful out on the streets. Tu wszędzie były impossible zamki, więc wyjdę i nie wracam. Nawet nie ma handlarza. Dziwne te gangi, co nie? Tu są kolejne apartamenty, tam nie chce mi się iść, tam już chyba całe przeszukaliśmy. Sprawdzę. To jest sama końcówka mapki, jestem prawie pewien, że teraz zagadamy z Mando i uciekamy od razu. No, tak, całość. Tam był...
Tam były postaci, które były do zabicia. Ja chyba wszystkich zabiłem. Czemu nie mogę przejść? Co jest? Zaczepiłem się o krawędź tekstury. Dobrze, że się nie wyrąbał. Ej, ziomek, słyszałeś o tym, że ktoś wybił całą waszą bazę? Ja na twoje miejsce bym uważał. Okej, czas nadejszł. Ej! Aaa, ich tutaj już w ogóle nie ma. To czemu mam questa cały czas zostawionego? Przecież oni wszyscy sobie poszli, nawet ci najwyraźniej. He. Wyobraźcie sobie, że oni wszyscy tak już się zbierają do wyjścia. I ci trendowaci siedzą w swoim obozie, ktoś podchodzi, otwiera furtkę i mówi: no nie czas na chorowanko i kwarantannowanko. To jest czas, żeby szukać nowego domu. I zaczyna grać, nie wiem, stary flag, czy jak tam się nazywał, hymn Stanów Zjednoczonych. No to mnie już tutaj w sumie nic nie trzyma, co najwyżej ten Starkiller, ale jakoś nie chce mi się z nim walczyć. Trochę za trudny jest. Chyba, że wbicie jednego levela dało mi dość dużego boosta, żeby to zrobić. Zapiszmy tu. I użyjmy teleportu. Hideout, teleportuje nas przed wejściem do hideouta. I jeżeli dobrze rozumiem, to teraz mogę się tam teleportować z powrotem. To działa jak miejski portal. Cały czas jest otwarty. Mogę iść do baru, po browaru. I jak w baru po browaru nie będzie mi szło, to mogę nacisnąć teleport. Jezu, kto... Co jest z tymi NPC-ami? Oni mają równą szybkość biegu co ja. Nie widać. Zobaczę, czy czasem nie ma jakiegoś specjalnego przedmiotu. Hey, I know you. You're the mysterious stranger, right? Everybody's saying you're gonna fight Bendix Starkiller in an illegal death match. You know, Bendix never lost a match in his life, right? You need to take a look at my weapons and armor. A masz coś specjalnego? Because of the Sith Quarm. Dawaj mi wszystkie swoje spikesy. Mam strasznie dużo kasy. Longsword. Mam Vibro Sworda, którego tutaj nie zobaczę. Show sell list. Nie zobaczę. Kurna, brak porównywarki jest straszny. Podliczmy sobie, tutaj jest 1, 12, 20 na 20 razy 2. T 2 na 12, 19, 20 razy 2. Longsword jest gorszy niż Vibroblade. A no tak, bo to jest po prostu miecz. To nie jest Vibroostrze, to jest zwykłe ostrze. Look at this! A real live celebrity right here in my shop. Winning that swoop bike race has made you into something of a local hero. If times weren't so tough, I'd give you a discount, seeing as how you're a big celebrity and all. But with the Sith occupation, I can barely afford to keep the doors open. Any
Tak patrzę, czy coś jest ciekawego, nie. Welcome to the equipment. No, skończyły jej się tak wstyd. I myśleli, że będę przychodził częściej? Noszę w tym momencie Heavy Combat Armor? Nie. Jakiś ciężki pancerz wydaje mi się, że noszę. A takiego tutaj nie mają. Zastanawiam, czy by się nie przerzucić na Double Bladed Sword. Albo Echani Ritual Brand. Wezmę, kupię. Potem się może dowiem, co jest różnicą, a co nie jest różnicą. Kurde, ile czasu już na liczniku. Wiecie co, trzeba się trochę pospieszyć. Bardzo bym chciał stąd dzisiaj wylecieć. Najlepiej nie na kopach. Ale no, się zaraz okaże, czy wylecę na kopach. Gramy w pasaka śmieciu. Szybkie, 1, 3, 2. O, dwie jedynki mi poleciały. A teraz dycha. No. Sam Inos chce, żebym wygrał. Ten złoty Inosek, co go ciągle noszę w kieszeni. Minus 2. 10, on ma 2. Mam 14. Mam 20. 7, on 2, ja 13, on 5. 15. Zobaczymy. O, 5. Miał kartę minusową. No to ciekawe. Myślałem, że ten tutaj nie ma ujemnych. Plus 3. Wygrałem. I win, you lose. Bye bye. Gdzieś coś... A, no tak. Tutaj. Szkoda, że to będzie trzeba całe obejrzeć. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Czy na pewno? Ta, na pewno. Nie potrzebuję ciemnej strony zbierać, ale mogę. Feast your wandering eyes on the mysterious stranger. And now, the moment we've all been waiting for. Let the death match begin! Tak, najpierw biegamy, bo on rzuca granatami. I widzę, że... Ej, da się. Założyć tylko tarczę. I wypchnąć parę. Ej. Nadal jest strasznie mocny.
Runda druga. Lord Mandalore! Rzucił. Ciekawe. Co to za dziwne efekty? Nie żyje. Skill. Stranger, the greatest duelist to ever grace the rings of Taras. Starkiller i skill. Dostanę jego pancerz? Byłoby fajnie. Zapiszmy sobie znowu. Powiedział jego imię. Te teksty są wszystkie nagrywane osobno. Lukas tam pewnie siedział i... Każdy z tych kosmitów, każdy z tych języków jest napisany i musicie lecieć według słownika. I know, I'm a living legend now. What about my cat? Master. I think I deserve a little extra for putting my life on the line. Okay. Kurna. No to Miszą go założy. 1,8, 2,3, 20 na 20. 2,7. On jest gorszy. Okej, ma plus 1 do ataku. Plus 2, plus 0 versus 2 weapon penalty used in the offhand. To masz to offhanda. Dobrze rozumiem, tak? Że on jest... Plus 2... Co to znaczy plus 2, plus 0? Nie rozumiem tego. Tu rozumiem, że to są widełki. Tu o ile critical damage jest mnożony. Critical... Nie mam pojęcia, o co chodzi. This blaster belonged to Bendak Starkiller, a duelist legendary on Taris. It is a highly adaptable weapon and is definitely of better quality than any standard issue pistol. A potem jest heavy blaster, który jest lepszy po prostu. Nikt nie może... Kurna, mogłem sobie implanty zrobić. Tym punktem skilla.
Byłoby to lepsze niż to, co sobie zrobiłem od tak, czyli plusik to item to hideout. Kurna. To widzimy się na miejscu, bo zabrało mi portal. Teleportnąłem się z powrotem, żeby odzyskać życie. Działa. Dopchałem się. Do baru. Wydałem punkcik, perswazję, więc... Neither of us is getting off this planet unless we work together. Now, I know the Sith military base had a break-in. And I know it was you. I know you've got those departure codes I need. So what do you say? We join forces and I can get you inside Davik's base and right to the Ebon Hawk. We can go right now. Give me a minute. I have a few things to take care of first. Fair enough, but don't take too long. As soon as you're ready to get inside Davik's estate, come speak to me. The sooner we get off this rock, the better. Coś czuję, że nas dzisiaj stąd się nie wywiezie. Starkiller miał na swojej głowie nagrodę, co nie? Tak, tell him about Bendak. Dasz więcej? Hej. Co ma być jakiś lorowy coś tam, że nie da się przekonać perswazją chatów? Jak tak, to dlaczego jest ich wszędzie tak dużo, zwłaszcza na początkowych lokacjach? I want the bounty on Dia's head removed. If you hire someone to kill Dia, it will look like you weren't man enough to do it yourself. If I let... I think it is time you forgave her. You were partly to blame for her behavior. Well, maybe it's time I forgave her. I am partly to blame for what she did, I suppose. Okay, you win. Dia can live. Don't worry. I'll stick to my end of the bargain. I'll go tell Zax right now that the bounty is off the table. So we save up. Return to hideout. W drugą stronę? Będę obserwował, że cały czas jest transit bug. Chyba dopóki nie wyjdę z tego apartamentowca, to transit bug zostaje, dlatego mogliby zrobić, żeby więcej rzeczy było tutaj. Jak na przykład niedawno zrobiono w Cyberpunku. Mamy ten nasz apartamentowiec, gdzie są sklepikarze, handlarze i w ogóle. Questów jest trochę. Z tym, że to nie ma większego znaczenia, bo ten system nie istnieje w Cyberpunku. You're back. Did you manage to get Holden to withdraw the price on my head? I spoke with Holden. I convinced him to remove the bounty on your head. He called the bounty off? That's wonderful. I only wish I had something to give you as a reward. Wait a minute. I know. I don't have many credits, but there is something I can give you. It's a family heirloom. It's not much, but it's something. Thank you, Dia. This reward will be enough. I can never truly repay you for helping me, but you'll always have my thanks for what you did. Chciałbym wiedzieć, co to jest. Na kwestie nawet mi nie powiedzą. Co to było? New item mi nie pomaga, bo wszystkie itemy są new. W logu może będzie? Nie, w logu nie będzie. Marcis of Hill, 0 hit points.
Cool. Nie mam pojęcia, co to było. To mógł być zwykły blaster, mógł być... mogła być tarcza. Cokolwiek. Bo te rzeczy nawet nie są posortowane według najnowszej i najstarszej. Wiem, co mogę zrobić. Mogę potem sobie sprawdzić, co właściwie dostałem. Okej, transit back. I widzę, że no, nie ma szans, żebyśmy teraz już uciekli stąd, więc w kolejnym odcinku widzimy się w bazie, w rezydencji Davika. Pewnie go zabijemy, ukradniemy mu latadełko i będzie ono nasze. Więc do następnego. Na razie.